Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Bloxburgu ponownie. Ostatni odcineczek bardzo wam się spodobał, zostawiliście ponad 35 tysięcy łapek do góry, więc mam nadzieję, że po tym odcineczkiem zostawicie ponad 40 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl. A słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku spędzimy cały dzień i całą noc w domu mojej dziewczyny Belli. Tak jest, słuchajcie, spędzimy tam u niej cały dzień, całą noc właśnie tutaj w Robloxie. Zobaczymy, czy nam się uda i czy nas nie przyłapie, i zobaczymy, co będzie robiła przez cały dzień. Jestem tego mega ciekawy, jest 6 rano, słuchajcie, w Robloxie, w Bloxburgu, więc jedziemy do Belli, najpierw się z nią przywitamy i tak dalej. Później mam nadzieję, że ona sobie gdzieś pójdzie i mi uda się wejść do jej domku. I słuchajcie, siedzi, schowam i będę czekał, aż przyjdzie i co ona tutaj będzie robiła ciekawego. Dobra, idziemy tutaj, okej, jest tu jakaś dziewczyna w ogóle. Czy to jest dom? O, to jest jej dom. Dobra, okej, idziemy, okej. Halo! Dzień dobry! Cześć! Cześć, Vito! Cześć, Bella, co tam słychać? A jak ty tutaj wszedłeś? No ja mogę przecież wchodzić, przecież mi dałeś klucze. No dobra, niech co ci tam, będzie. Jabłko wcinasz na śniadanko? Tak, jabłko wcinam. Ja też bym chciał może. Ale to nie możesz. Ale jest jedno tylko. Ale one są zepsute. Please, ale jedno no, tylko. No Vito, nie zabieraj mi dobra, wszystkiego. Dobra, co dzisiaj będziesz robiła ciekawego? Ja dzisiaj myślę, że pójdę sobie na zakupki, wiesz? O, tak? To fajnie. Pójdę może jakiś sobie ciuszek kupić czy coś, bo mam trochę mało i te okej, są okej, okay. No właśnie widzę. Dobra, no to. To już lecisz? No, może dobra, pójdę to tam. dawaj, ja w takim razie jadę do pracy. Okej. I widzimy się później, okej? Dobra. Jak coś, to będę dawał znać. Dobra, to papa. Okej, dobra, słuchajcie. Dowiedziałem się, że ona idzie na zakupy, także bardzo fajnie. Ja się tutaj schowam w lesie na razie, poczekam, aż ona sobie pojedzie i wtedy wejdziemy do tego domku i słuchajcie, się gdzieś tam schowamy. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się wykonać dzisiaj kilka misji, czyli że spróbujemy zjeść coś u niej w domku, spróbujemy się wykąpać i też spróbujemy się przespać. Zobaczymy, czy nam się uda właśnie, żeby ona też nas nie złapała, bo to jest bardzo ciekawe. Dobra, okej, jedziemy. Czy ona już pojechała? Chyba tak. Dobra, okej. Ja ten mój samochód, słuchajcie, muszę gdzieś tutaj schować, za którym domkiem, może gdzieś tutaj schowamy go, żeby ona nie widziała, że ja tutaj jestem, więc schowamy go tutaj, dobra, pyk, elegancko, no, nie idziemy dzisiaj do pracy, bo ja dzisiaj wziąłem sobie wolny, żeby właśnie zrobić tego pranka, słuchajcie, czyli żeby tutaj podglądać moją dziewczynę właśnie w jej domu. Dobra, idziemy, słuchajcie, do jej domku w takim razie, musimy go obejrzeć sobie, zobaczymy, co tam jest ciekawego i spróbujemy znaleźć jakieś fajne miejsce właśnie na schowanie się, żeby ona nas nie znalazła. Mam nadzieję, że mi się to w ogóle uda zrobić i że nas nie znajdzie. Dobra, okej, wchodzimy, słuchajcie, do domku, pyk, elegancko, bardzo ładny ma ten domek w ogóle, patrzcie, jakie tu ma. No, dobra, patrzcie, jakie tu ma fajne rzeczy. O, tu ma jakieś zdjęcie z jakimiś dziewczynami. Okej, tutaj ma kanapę. Tutaj ma, słuchajcie, książeczki. Tutaj ma telewizor, pewnie tutaj będzie dużo czasu spędzała. Tutaj jest kuchnia jakaś, okej. W kuchni ciężko będzie się gdzieś schować. Wiecie co, najlepsze miejsce na schowanie się będzie pewnie tutaj. Jak ja sobie tak stanę i będę tutaj, wiecie, podglądał wtedy ją. Tak mi się wydaje, albo tutaj gdzieś za drzwiami, w tej wannie. Czekajcie, czy ja tak dam radę w ogóle. Nie, nie będę mógł nic zobaczyć. Dobra, o, tak sobie, o, dobra, tak będę mógł coś zobaczyć, dobra. Okej, tutaj ma sypialnię. W sypialni łatwo będzie się schować w szafie, patrzcie. Jak sobie stanę tak tutaj w szafie, jak dobrze obrócę kamerę, to coś tam będę widział. Dobra, będziemy próbować, słuchać. Nie wyjdę teraz z tej szafy? Serio? Please? Nie mogę wyjść teraz tam. Czekajcie, czy tutaj da się jakoś kucać? Kiedyś coś takiego było. Słuchajcie, nie mogę stąd teraz wyjść. Nie wiem jak to... O, jest, udało mi się. Dobra, dobra, udało mi się wyjść. Nie wiem, gdzie tutaj będę miał się schować. Może za oknem wtedy stanę czy coś i będę ją tam podglądał. Zobaczymy, okej, tutaj patrzcie, jak ma ładnie w ogóle w tej sypialni swojej. Fajnie, dobra, okej, i tutaj ma łazienkę. W łazience będzie ciężko, ale przez okno też będziemy mogli coś tutaj zobaczyć, więc też spoczko, będziemy mogli z zewnątrz tutaj podglądać więcej. Dobra, wyjdź. O nie, ona już chyba przyjeżdża. Dobra, tutaj jest garaż w ogóle. Mam nadzieję, że ona do garażu nie wejdzie. Nie, ona już idzie tu, czekajcie, ja się muszę szybko schować w łazience, szybko w łazience, szybko do łazienki, szybko do łazienki. Dobra, okej, schowałem się, mam nadzieję, że ona nie przyjdzie. Jezu, jest już tutaj. Dobra, mam nadzieję, że ona nie przyjdzie szybko do łazienki, nawet nie zobaczyliśmy garażu dokładnie. Okej, poszła sobie do sypialni. Nic nie znalazłam na tych zakupach. Dobra, gdzie ona jest? Jestem smutna. Okej, stoi przy szafie, nic nie znalazła. Tyle czasu ja nie wiem, jak ona to zrobiła. I nic nie znalazłam. No więc, czemu to zamykam i otwieram? Ja chcę się przebrać.
Co ona robi? O nie, tylko... Co ona robi? Patrz, okej, dobra. Będzie się przebierała, dobra, będziemy mogli tutaj ją podglądać, ale staniemy sobie tutaj za tym łóżkiem, okej. Dobra, tutaj myślę, że będzie fajnie. Tutaj nas nie zobaczy i później będziemy mogli szybko uciec w drugą stronę. Okej, dobra, czekamy, patrzcie. Ona się przebiera teraz, super. Dobra. Okej, dobra. Patrzcie, jak się przebrałaś. Uuu, jak się odstroiła. Ciekawe dla kogo, gdzie ona idzie? Zamykamy, pyk. Tutaj masz. No nie chce mi się spać. A tu książki? Dobra, dobra, Brunetko mnie nie zobaczyła. O my god, dobra, idę schować się szybko do szafy. Czekajcie, otworzę. Jaka ona jest brudna ta książka. Dobra, schowałem się do szafy. Ale dlatego nie ja to zrobiłam, tylko, bo ja że ja zamknę książki. Te drzwi, słuchajcie, bo ona tutaj otwierała je, ale do... Albo dobra, otworzę, może ona się nie kapnie. Okej, poszła sobie. A, muszę się usiąść. Okej, dobra, poszła do toalety, więc ja stąd szybko wyjdę. Łak, siedzi tam na toalecie, patrzcie. Ja cię widać wszystko, super. Dobra, okej, ale dobra, na razie robi wszystko normalne takie rzeczy. Teraz tak. Czemu, dlaczego ona nie zamyka drzwi od łazienki, słuchaj, ja wiem, że ona sama mieszka, ale mogłaby zamykać drzwi, bo jakby ktoś, nie wiem, wszedł po prostu po kryjomu, to ja nie wiem właśnie, to jest mega dziwnie. Ale fajnie jest mieć okno nad umywalką. Dobra, okej, myję ręce teraz. W porządku. Super, dobra. To po prostu taki chyba mój rutynowy dzień, bo Vito miał się do mnie odezwać, ale ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, ja nie będę odbierał telefonu, jak coś słuchacie. Halo, sąsiedzie! Co? Co ona gada? A faktycznie ktoś tam pojechał, słuchajcie. Dobra, co ona robi? Myje zęby, dobra. Piękne będą. Okej, dobra, nie widzę teraz jej tak. O, teraz dobra, muszę się popsikać jakimś... Ej, teraz nie widzę nic. Widełkiem. Czekajcie. Okej, widzę teraz. Dobra, dobra. Jeszcze może tym? Patrzcie, jak się psika jakimś perfumem. Gdzie ona się tak stroi w ogóle? Ej, wystroiła się tak, teraz się popsikała. Teraz się w ogóle popsikała jakimiś perfumami nowymi. Zamknęła mi łazienkę, nie będę mógł już się tam schować. Dobra, okej, ja stanę sobie tutaj. I co teraz? Ja nie powinnam w ogóle jeść. Ale ja jestem troszeczkę głodna, bo ja... No i trochę jest... Nie! Co ona robi? O, włosy jej się palą! Patrzcie na to! O my god, co ona robi? Ej, idzie do łazienki! Idzie do łazienki! Co ona zrobiła? Co ona zrobiła? Ej, widzieliście, włosy jej się palą! Nie, ja byłam spragniona i napiłam się tabasco! Co ona zrobiła? Patrzcie na to! O my god, ona napiła się tabasco i się pali! Dobra, przestała się palić! Ale to było śmieszne! Całe moje ciuchy są mokre teraz! Nie, tylko żeby ona nie przyszła się tu przebierać, bo mi zobaczy! Muszę się przebrać, ale dobra, to teraz muszę jeszcze zjeść może. Dobra, ona coś będzie jadła? Ja bym chciała zrobić coś fajnego sobie, więc tak, muszę zajrzeć do lodóweczki. Ciekawe, co będzie robiła do jedzenia w ogóle. Dobra, ja szybko do łazienki się schowam. Okej, dobra, jestem w łazience już. Okej, co by tutaj Okej, dobra, będziemy patrzyli, słuchajcie, co ona tutaj będzie jadła teraz. Bekon i jajka. Dobra, bekon i jajka. Okej, czy ona tutaj... Żeby zaraz się znowu nie zapaliła. O nie! Zaraz! A dobra, muszę dokończyć, niech będzie. Dobra, okej, słuchajcie, spróbujemy wyjść na zewnątrz tutaj. Szybko, pyk, zamkniemy drzwi. Dobra, okej, jesteśmy. Tutaj ona w ogóle ma grilla i patrzcie, takie fajne miejsce. A tu jest, co tu jest? Aha, tu jest ten garaż. Dobra, tu przez okno teraz będziemy ją podglądać, patrzcie. Tu będzie sadzone. Dobra, ciekawe, co ona później będzie robiła. Czy ona idzie na jakąś imprezę, czy co? Nie wiem w sumie, słuchajcie, bo mi nic nie mówiła. Nie mówiła mi, że będzie szła gdzieś na jakąś imprezkę, więc to jest podejrzane, podejrzane. Albo mnie tu okłamuje coś i gdzieś się wybiera, albo nie wiem co. Nie mogę tego postawić na stół. Co ona robi? Dlaczego tak? Patrzcie, prawie by mnie zobaczyła. No dobra, będę... Nie wiem, dlaczego nie mogę tego zjeść. Patrzcie, dobra. Bo nie mam tu miejsca na tyle. No dobra, trudno. No to. To co, ona nic nie zjadła? Dobra, okej. Zobaczmy, czy my wykonamy jakiś challenge. Ja bym musiał sam coś zjeść, ale to ona by musiała pójść gdzieś albo do garażu, albo do sypialni, albo nie wiem, cokolwiek innego zrobić. I ja wtedy może by mi się udało zjeść coś. Ups, nie. Dobra, nie będę tego robić. Okej, teraz sprawdzę. Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon? Okay. Co ona szuka? Halo? Patrzcie. Gdzie jest mój telefon? Ona szuka telefonu. Go. Może nie ma, słuchajcie, telefonu w ogóle. Jak ja się teraz skontaktuję? Ale dobra, jest godzina 13:41, więc ja o 14:15 jestem umówiona. Dobra, co ona mówi? Tak, patrzcie. Muszę przebrać ciuchy. Okej, słuchajcie, ona znowu się tutaj będzie przebierała, więc my teraz postaramy się coś tutaj zjeść w ogóle u niej w domu. Dobra, szybko weźmiemy do lodówki, wejdziemy. Dobra, quick meal. I weźmy sobie banana. Dobra, banana zjemy. Okej, cyk, elegancko. Dobra. Czy jestem najedzony? Troszeczkę tak, dobra. Wypiłem też tu tabasco, oh my god, znowu teraz ja się palę.
Nie, co ja narobiłem? Dobra, okej, może zaraz mi przejdzie. Dobra, może zaraz mi przejdzie. Mam go na sobie. Higiena mi spada. U mnie ona zaraz tu wyjdzie. Nie, praktycznie za prawo mnie zobaczyła. Muszę szybko stąd uciekać. Dobra, uciekam i chował się tutaj. Telefon dzwoni. Gdzie on? I mi się głowa pali. Jesteś? Czemu ja ciebie nie widziałam? Okej, dobra, ma telefon, dobra. Będzie tutaj odbierała. Ale ja, słuchajcie, spróbuję wejść teraz przez garaż w ogóle. I tutaj posłuchać, co ona tam będzie gadała. Dobra, okej. Szybko zamykamy, pyk, dobra. Okej, dobra. Dobra, okej, jesteśmy. No to będę już wychodzić z domu. W garażu, okej, tutaj dobra, może. Dobra, pa. Okej, gdzie ona idzie, dobra. Ja już zjadłam, ubrałam się. Ja, widać, zamykam te drzwi. Trudne, te ciuchy takie. Dobra, co ona będzie robić? Okej, tylko zerknę jeszcze, co tutaj się dzieje. Ej, gdzie ona wyszła, na zewnątrz? Nie ma nikogo, dobra. Dobra, ona chyba się z kimś umówiła w ogóle, z tego, zamykam, co ja słyszałem. Drzwi i wychodzę sobie z domu. Dobra, ona wychodzi z domu. Moim motto. O, dobra, zgaszone światło musi O nie, zgasiła być. Mi tu światło. Tak. Dobra, wyszła chyba z domu, z tego co słyszę, dobra. Okay. Zamknijmy, zobaczmy. Siadam na motor, który dostałam od Okej, dobra, jedzie gdzieś, słuchajcie, no, będziemy ją szpiegować. Tylko musimy wyjść z tego. O, czekajcie, żeby ona mnie nie zobaczyła. Jadę w tą. Dobra, okej, tam pojechała. Dobra, idę szybko po mój samochód. Nie, zanim ja dotrę do mojego samochodu, nie zobaczę, gdzie ona pojechała. Czekajcie, widzę. Dobra, pojechała tam w prawo, będę jej szukał w takim razie. Czy mój samochód tutaj jest w ogóle dalej? Nie ma mojego auta już tu. O nie, muszę biec szybko do domu. Okej, dobra, mamy autko, wsiadamy, słuchajcie, jedziemy szpiegować ją. Jedziemy zobaczyć, słuchajcie, co ona tam robi ciekawego. Dobra, pojechała na pewno do miasta, więc gdzieś tutaj będę musiał jej szukać. Dobrze, bo już zaraz zbliża się noc, więc zobaczymy, czy uda nam się spędzić tam się noc właśnie w jej domku. Dobra. Cześć. Okej, dobra, tu zaparkujemy. O której kończysz pracę? O, jest, patrzcie, rozmawia z kimś. Serio? Co? Bo dzisiaj do 20 pracujesz? Z kim ona rozmawia? Tak, każe ci pracować. Kto to w ogóle jest? Patrzcie. Co ja będę robić do 20 godziny? Ona tutaj się umawia z tym gościem z pizzerii w ogóle. Ja byłam pierwsza. Ej, ona się umawia z tym gościem z pizzerii, o nie. Proszę, pizza slice. Dobra, będziemy ją, słuchajcie, w takim razie szpiegować tutaj. Ja będę do 20 u siebie w domu, a później będę na ciebie czekała. Mam nadzieję, że wpadniesz, okej? Dobra, to pa. Dobra, zjem sobie jeszcze tylko szybko pizzę. Na wynos? Dobra, okej, słuchajcie, ja wsiadam do autka i uciekam. Idę się schować, żeby ona mnie nie zobaczyła. Dobra, ona umówiła się z tym gościem z pizzerii. Ciekawe to jest bardzo. To jest bardzo ciekawe, dobra, okej, patrzymy, gdzie ona będzie jechała. Nie wsiadę. Dobra. Patrzcie, jak ona jedzie na tym motorze dziwnie. Dobra, tu mnie nie zobaczy. Okej, dobra, jedzie do domu. Ja muszę szybciej dojechać. I słuchajcie, szybciej. I muszę szybciej wejść tutaj do domu tyłem, żeby ona mnie nie widziała w ogóle. Jestem Witą, koło domu się nie kręci swojego. Dobra, biegnę. Ja będę musiał się wykąpać u niej, więc nie wiem, jak ona będzie oglądała telewizję czy coś. To ja spróbuję się wykąpać wtedy u niej. Dobra, idę szybko. Bo ja dzisiaj nie wyjeżdżam tym. Idę szybko. Nie wiem, gdzie się schować. Chyba do sypialni się schowam. Na razie. Tutaj, dobra. I będzie podglądać. Dobra, zobaczymy. Garaż zamknięty. O, jest, weszła już do domu. Tak, okej, dobra. Czemu ja światła nie zapaliłam? Dobra, idzie. Okay, o, zapaliłaś światło. Jak ciebie by było lepiej, bo lepiej było mi się schować tutaj. Wezmę, zaproszę kogoś. Może jakaś koleżanka przyjdzie moja, bo ten kolega. Kolega mój. Co to tam gada? Ej, zaproszę kogoś do domu. Po 20 dopiero. Więc ciekawe, czy jej się uda kogoś zaprosić, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Zadzwonię do moich kilku przyjaciół, albo może zorganizowałabym imprezę? O nie, jaką ona imprezę organizuje? I mnie nie zaprosiła nawet, słuchajcie, bo do mnie nie dzwoniła w ogóle. Dwie osoby zaproszone? Troll party może? Ale czy coś mnie będzie kosztowało? Dobra. O nie, dzwonię, zaprosiła mnie jednak. Dobra, ale ja odmawiam. Mam nadzieję, że przyjdą. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Co ona robi? Dobra, okej. Otworzę im drzwi! Dobra, otworzyła drzwi. Fajowsko. Co ona robi? Ja muszę się wykąpać u niej, słuchajcie, bo już się ciemno zrobiło. Dobra, sprawdziłam. Ja muszę 100 razy sprawdzać, czekajcie. Czy wszystko jest zamknięte. Czy ona usiądzie tam? Okej, usiadła. Ja sobie odpalę telewizję teraz. Ja szybko idę do łazienki, dobra. Idę się wykąpać, słuchajcie, może ona się nie kapnie w ogóle. Że ja tu się będę kąpał. Wypadek? Jaki wypadek? Kąpię się. Oh my god. Patrz, ja się kąpię, ona ogląda telewizję, no nieźle. Ej, przyszedł ktoś. Dobra. Widzę jakiegoś chłopaka tam, patrzcie, przez okno. O, gotowanie. Jest jakiś chłopak, ej, przez okno tam, widać go. Co on tam robi w ogóle? Cześć. Dobra, okej, przykniemy się jej perfumami. Chodź do mnie. Dobra, okej, przyknąłem się. Zapraszam na imprezę. Dobra, jedę się schować. Nie, dobra, okej, udało mi się. Cześć, Karol.
Dobrze, że przyszedłeś. Ej, ale nie chodź mi tam po sypialni. Patrzcie, on mnie zaraz zobaczy tu. Nie, dobra. Nie zobaczył mnie chyba. I będzie coś pysznego do zjedzenia. Patrzcie, ona jest z jakimś chłopakiem tutaj. Ja nic takiego nie wiedziałem, że ona tutaj kogoś zaprosiła sobie. Patrzcie, zaprosiła sobie jakiegoś chłopaka tutaj do siebie. Mówisz, to nie pierwszy raz, dlaczego mi chodzisz tak po domu? Co? Nie pierwszy raz? Mój motor, ale nie. No to nieźle, słuchajcie. To nieźle. Okej. Ja pokroję warzywa w lodówce. Widziałeś kiedyś? Ej, może ona się z nim umówiła na randkę? Ja nie wiem, kto to jest w ogóle, będę musiał to wyjaśnić później. To jest mega ciekawe, gdzie on w ogóle jest, ten gościu? No, mogę czy nie mogę tego zrobić? Ej, nie widać go w ogóle, gdzie on jest. Aj? Oh my god. To nie działa. Ej, nie wiem, gdzie on jest, był tutaj, ale teraz go nie ma. Hej, to no, wiesz co? Ale to jest podejrzane. A co ty tutaj robisz? Ej, on nie siedzi chyba w garażu, ty coś tam. Ty tutaj majsterkujesz? On siedzi w garażu, coś tam robi. Chłopaku, bo ja idę zobaczyć, co on tam robi chyba. Zostaw moje te szuflady. Nie, wyszedł. To ja zamykam i masz tu więcej nie wchodzić. Patrzcie, możesz obejrzeć ze mną tutaj telewizję. Nie, bo on mnie tylko nie... Dobra, nie zobaczył mnie. Zobacz, oglądamy program o gotowaniu, bo... On za bardzo widzę, że on z nią nie chce tam siedzieć, słuchajcie. Ale ogólnie jest tutaj u niej w domu, to jest mega dziwne. A oglądać kanał o grach? Muszę zmienić go. Dobra, ciekawe, słuchajcie, ja tutaj będę podglądał, zobaczę, co oni będą robili i później wam zdam relację z tego, bo na razie tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Jeżeli coś się tutaj wydarzy ciekawego, to ja wam od razu powiem, słuchajcie. Czemu na razie oglądają telewizję, więc ich sobie oglądają, słuchajcie, a ja idę schować się do szafy w tym wypadku. Okej, słuchajcie. Byłem tutaj dosyć długo, siedzieli tylko, rozmawiali w sumie i tak dalej, nie wiem, kto to jest, czy to jest jakiś inny chłopak, nie wiem, no ciężko mi jest powiedzieć, słuchajcie, nic tutaj ciekawego się nie wydarzyło. Teraz już on poszedł sobie do domu, więc Bella pewnie będzie kładła się spać, widzę, że już tutaj gasi wszystkie światła. Dobra, ja idę szybko schować się do szafy. Czekajcie, tylko czy mi się, o dobra, udało mi się. Dobra, schowałem się do szafy. Dobra, i postaram się spędzić tutaj całą noc, słuchajcie, ja się postaram wyspać na kanapie. Jak ona już tutaj zaśnie i pogasi te światła, to ja sobie stąd wtedy wyjdę, dobra. Okay. Zobaczymy, czy ona tu w ogóle będzie wchodziła. Ale czy ja mogę zgasić dobra, idzie. Światło? Patrzcie, zgasiła dobra. Sobie, dobra, idzie do spania. Patrzcie, chyba się położyła. Dobra, ciekawe, czy będzie chrapać, czy nie? Okej, okay. Już chrapie, ja cię kręcę, jak ona szybko zasnęła, dobra, patrzcie. Śpi tutaj, normalnie widać ją. Patrzcie, mogę wejść na łóżko, ja. Ej, dobra, żeby tylko mnie nie ten, nie złapała tutaj. Ale śpi normalnie, dobra, patrzcie, ale fajnie, dobra, okej. Okay. Idziemy tutaj, zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, nic się nie dzieje. Wszystko pokaż. Ej, ona gada. Ona mówi coś przez sen w ogóle, słyszycie? Ej, to jest mega śmieszne. Patrzcie, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, ja idę się tutaj, postaram się położyć się tutaj. Nie, ja nie wiem, czy mi tutaj przyjdzie energia w ogóle. Dobra, energia mi idzie, więc spoczko, ja będę spał tutaj na siedząco. Słuchajcie, udało nam się spędzić cały dzień, no i raczej całą noc też, bo jeżeli ona będzie spała, tutaj nic innego się nie wydarzy, słuchajcie. Jutro, ja z nią porozmawiam, kto to był tutaj w ogóle, ja się będę musiał dowiedzieć. Dobra, słuchajcie, jeżeli filmik wam się spodobał i chcielibyście więcej tego typu filmów na kanale, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie ponad 40 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!